Anna leżała bezwładnie na łóżku szpitalnym, a Marcin stał przy niej, trzymając jej dłoń w swojej, jakby próbując przenieść na nią swoją siłę i nadzieję. Wokół panowała napięta atmosfera. Światło surowych żarówek odbijało się od białych ścian, tworząc nieprzyjemne światło, które odbijało się na twarzach zebranych wokół personelu medycznego. Marcin patrzył na lekarza, który z powagą wypowiadał kolejne słowa. W jego głosie dało się wyczuć nutę niepewności i zaniepokojenia. Proszę wybaczyć, ale jej stan jest bardzo poważny. Musimy podjąć pilne środki, powiedział, skupiając spojrzenie na Marcina. Marcin połykał ślinę, czując, jak serce bije mu mocniej. W jego umyśle pojawiła się nagła fala strachu i niepewności. Anna, jego ukochana żona, nie mogła umrzeć. To musiało być jakiś koszmar. W tym momencie Marcin poczuł, jak Anna nagle ściska mu dłoń mocniej, jakby ostatnim tchnieniem próbowała przekazać mu swoją miłość i siłę. Jego serce załamało się, gdy lekarze szybko przystąpili do reanimacji. Krew w jego żyłach zastygła, a świat wokół zlewał się w niejasną mgłę. Chwilę później serce Anny przestało bić. Marcin pochylił się nad jej ciałem, wstrzymując oddech, jakby wciąż mógł poczuć jej ciepło. Ale teraz było już za późno. Anna odeszła, pozostawiając go samotnego w świecie pełnym pustki i bólu. To był koniec ich wspólnej historii, koniec ich marzeń i planów. A teraz Marcin musiał stawić czoła rzeczywistości, w której nie było już jego ukochanej Anny. Choroba Anny stawała się coraz bardziej uciążliwa, a Jan wciąż udawał troskliwego opiekuna. Codziennie poświęcał wiele godzin na to, by być przy niej w szpitalu, monitorować jej stan zdrowia i wspierać ją emocjonalnie. Dla obserwatora wydawało się, że jest oddanym mężem, gotowym zrobić wszystko, by pomóc ukochanej żonie. Jednak dla Anny te pozorne przejawy troski stawały się coraz bardziej podejrzane. Zauważała, że Jan coraz częściej unikał głębszych rozmów na temat jej choroby i przyszłości. Zamiast otwartej komunikacji i wsparcia, coraz częściej Jan po prostu zamykał się w sobie, a nawet unikał rozmów na temat leczenia i prognoz. Anna, choć słaba fizycznie, była silna emocjonalnie. Zaczęła docierać do wniosku, że Jan może ukrywać przed nią coś istotnego. Mimo wyczerpującej choroby, nie przestała obserwować jego zachowania. Widziała, jak unikał jej spojrzenia podczas rozmów, jak szybko zmieniał temat, gdy wychodził na jakiś problem związany z jej leczeniem. W miarę jak choroba Anny postępowała, jej nieufność wobec Jana wzrastała. Coraz częściej zaczęła odnotowywać nieścisłości w jego relacjach i działaniach. Zamiast być obok niej w najtrudniejszych chwilach, Jan coraz częściej szukał wymówek, by unikać spędzania czasu w szpitalu. Zdawało się, że bardziej interesują go sprawy związane z pracą i codziennymi obowiązkami niż stan zdrowia Anny. To narastające poczucie oszustwa i zdrady zrodziło w Annie mieszane uczucia, lęk, smutek, a także gniew. Jak to możliwe, że Jan udaje troskliwego męża, gdy w rzeczywistości unika odpowiedzialności i obowiązków wobec niej? Co skrywa przed nią ten, którego kochała i któremu ufała? Czy ta choroba będzie nie tylko próbą dla jej zdrowia, ale także dla ich związku? Te pytania pojawiały się coraz częściej w myślach Anny, kiedy obserwowała coraz bardziej niepokojące zachowanie Jana. Anna, coraz bardziej zaniepokojona zachowaniem Jana, postanowiła zbadać sprawę głębiej. Miała wrażenie, że coś jest nie tak, że Jan ukrywa przed nią coś istotnego. Dlatego pewnego dnia, gdy Jan wyszedł z pokoju, pozostawiając swój telefon na łóżku, Anna zdecydowała się na działanie. Z ogromnymi oporami sięgnęła po telefon, czując falę lęku, ale także determinacji. Przeszukała kontakty, wiadomości, aż w końcu trafiła na coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Wiadomości od pewnej kobiety, nazwanej kochanie, nie pozostawiały złudzeń co do natury ich relacji. Anna zamarła, czytając coraz bardziej poufne i intymne rozmowy między Janem a tą tajemniczą kobietą. Były tam plany na przyszłość, obietnice miłości, a także wskazówki dotyczące tego, jak ukrywać ich romans przed Anną. Słowa te były jak cios w serce dla Anny, która nie mogła uwierzyć, że jej własny mąż zdradzał ją z inną kobietą w tak delikatnym momencie, gdy ona sama walczyła o życie. Zrozpaczona i oszukana Anna musiała zmierzyć się z prawdą, której nigdy nie chciała poznać. Była wstrząśnięta, nie tylko przez to, że Jan ją zdradzał, ale także przez to, jak daleko poszedł w kłamstwie i obłudzie. Nie mogła uwierzyć, że ten, któremu zaufała i którego kochała, mógł zniszczyć ich małżeństwo w taki okrutny sposób.
Musiała podjąć decyzję, jak dalej postępować. Czy zdradzić Janowi, że zna prawdę? Czy zabrać się za leczenie swojej choroby w pojedynkę, bez jego wsparcia? Te pytania krążyły w głowie Anny, gdy starała się uporać z gwałtownymi emocjami, które ją ogarnęły po odkryciu sekretu, który zmienił całe jej życie. Zdeterminowana Anna, mimo ogromnego bólu i złości, postanowiła podjąć działanie. Wiedziała, że musi chronić swój majątek i zapewnić swoją własność dla tych, którzy naprawdę na nią zasługują. Postanowiła zmienić testament, aby wykluczyć Jana z dziedziczenia większości jej majątku. Po dniach wewnętrznej walki Anna zebrała się na odwagę, by udać się do notariusza. Nie mówiła Janowi o swoich planach, postanowiła działać w tajemnicy, by uniknąć konfrontacji i możliwych prób manipulacji ze strony męża. W gabinecie notariusza Anna usiadła zdecydowana, choć serce biło jej mocno, a dłonie były wilgotne z emocji. Notariusz, starszy mężczyzna o spokojnym spojrzeniu, przyjął ją uprzejmie i z szacunkiem. Anna wytłumaczyła mu swoją sytuację, opowiedziała o chorobie, zdradzie Jana i swoich obawach dotyczących przyszłości. Notariusz wysłuchał jej uważnie, słuchając każdego słowa z empatią i zrozumieniem. Po wysłuchaniu historii Anny, poprosił ją o dokładne sprecyzowanie swoich życzeń odnośnie testamentu. Anna wyraziła swoją wolę w sposób jasny i zdecydowany. Notariusz, przyjmując te informacje, zaczął spisywać nowy testament, starannie notując każdy szczegół zgodnie z życzeniami Anny. Podczas pisania testamentu nie padły żadne słowa, były to chwile skupienia i ciszy, która ciężko spoczywała na Anny, ale jednocześnie odczuwała ulgę, że podejmuje kroki, które mogą chronić jej majątek przed osobą, która ją zdradziła. Po długiej chwili notariusz zakończył pracę, przekazując Ani nowy dokument do podpisania. Anna, choć wciąż przepełniona emocjami, podpisała testament zdecydowanym ruchem dłoni. Był to moment, który miał ogromne znaczenie dla przyszłości jej majątku, ale także dla jej samej, poczucie, że podejmuje kontrolę nad swoim życiem, było dla niej niezwykle ważne. Zmiana testamentu była dla Anny krokiem ku odbudowie własnej siły i niezależności. Teraz miała nadzieję, że to działanie pomoże jej przezwyciężyć ból zdrady i skupić się na walce z chorobą, która wciąż była dla niej największym wyzwaniem. Po zmianie testamentu Anna skoncentrowała się na najważniejszej walce swojego życia, walce z chorobą. Mimo ogromnego bólu związanego z zdradą Jana, nie pozwoliła, aby to zniszczyło jej determinację i wolę walki o życie. Zdawała sobie sprawę, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musi skupić się na swoim zdrowiu i dobrostanie. Anna poddawała się leczeniu z pełnym zaangażowaniem, stawiając czoło każdemu wyzwaniu, jakie stawiała przed nią choroba. Codziennie odwiedzała szpital, poddając się różnym procedurom medycznym, terapiom i lekom, które miały pomóc w zwalczaniu jej schorzenia. Niezależnie od bólu i zmęczenia, nie traciła nadziei ani determinacji. W tej walce Anna nie była sama. Otaczała ją rodzina, przyjaciele i bliscy, którzy stanęli u jej boku, oferując wsparcie emocjonalne i praktyczne. Ich obecność była dla niej ogromną siłą i motywacją do walki. Widząc ich oddanie i wsparcie, czuła się silniejsza i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek. Pomimo cierpienia i trudności, Anna nie poddawała się. Była gotowa walczyć do końca, niezależnie od tego, jak długa i trudna będzie ta droga. Wiedziała, że każdy dzień jest darem, który musi wykorzystać jak najlepiej, aby nadal mieć nadzieję na powrót do zdrowia i normalnego życia. Jej walka była nie tylko fizyczna, ale także emocjonalna i duchowa. Musiała pokonać nie tylko chorobę, ale także ból i złość związane z zdradą Jana. Jednak wiedziała, że musi pozostać silna i skoncentrowana, jeśli chce przetrwać tę próbę i wyjść z niej jako zwycięzca. Dla Anny walka o życie stała się sensem i celem. Pomimo wszystkich przeciwności, nie traciła nadziei ani wiary. Była gotowa walczyć, nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy w nią wierzyli i wspierali. Jej determinacja była jak płomień, który nie gasł, aż do ostatniego tchnienia. Mimo heroicznego wysiłku Anny, walka z chorobą zakończyła się tragicznie. Jej organizm wyczerpany walką, nie zdołał pokonać agresywnej choroby. Gdy lekarze ostatecznie poinformowali o nieuchronności jej śmierci, Anna przyjęła to z godnością i spokojem, znając swój los. Dla niej to było pożegnanie z cierpieniem i zapowiedź spokoju. Jan i jego kochanka, choć obecni przy jej łóżku, byli bezradni w obliczu tej strasznej rzeczywistości.
Chociaż Anna miała do nich pretensje i żal za ich zdradę i obłudę, w ostatnich chwilach życia postanowiła wybaczyć im i pożegnać się z miłością. Jej ostatnie słowa były pełne spokoju i pogodzenia, choć dla Jana były one również przypomnieniem o jego grzechach i zdradzie. Po jej odejściu Jan i jego kochanka stanęli sami przed sobą i swoimi sumieniami. Choć mogli się wzajemnie wspierać, wiedzieli, że już nic nie będzie takie jak wcześniej. Śmierć Anny nie tylko odebrała im ukochaną osobę, ale również zmusiła ich do spojrzenia prawdzie w oczy i zmierzenia się ze skutkami swoich czynów. Dla Jana ta strata była dwukrotnie bolesna. Po pierwsze, stracił swoją żonę, którą kochał i z którą dzielił wiele lat życia. Po drugie, musiał teraz zmierzyć się z konsekwencjami swojej zdrady i obłudy. Bez Anny, która go chroniła i wspierała, musiał teraz zmierzyć się z samym sobą i swoim sumieniem, co było dla niego wyjątkowo trudne. Jego kochanka, mimo że mogła liczyć na jego wsparcie, również odczuwała wielką stratę. Anna była dla niej nie tylko konkurentką, ale także ofiarą jej związku z Janem. Jej śmierć była przypomnieniem o kruchym i ulotnym charakterze życia, co dodatkowo pogłębiło jej żal i smutek. Pożegnanie Anny było dla obojga bolesnym doświadczeniem, które na zawsze pozostanie w ich pamięci. Jednak teraz musieli stawić czoła nowej rzeczywistości, w której nie było już miejsca na kłamstwa i obłudę. Czy ta tragedia zjednoczy ich w przezwyciężeniu przeszłości i szukaniu nowego początku, czy też doprowadzi do dalszego rozłamu i cierpienia? To pozostaje otwarte pytanie, które tylko czas będzie w stanie odpowiedzieć. Po pogrzebie Anny, Jan i jego kochanka zostali sami, z koniecznością stawienia czoła trudnej rzeczywistości. Mimo bólu po stracie, szybko przeszli do porządkowania spraw związanych z majątkiem Anny. Wiedzieli, że czeka ich odczytanie testamentu, w którym Anna miała przekazać swój majątek na cele charytatywne, a Jana zostawić jedynie symboliczną złotówkę. Gdy wszyscy zgromadzili się w gabinecie notariusza, panowała atmosfera napięcia i niepewności. Jan i jego kochanka mieli nadzieję, że Anna, mimo wszystkiego, zapewni im spokojną przyszłość finansową. Być może mieli nadzieję, że w swojej ostatniej woli pomyślała o nich i chciała, aby dostali swój sprawiedliwy udział. Kiedy notariusz rozpoczął odczytywanie testamentu, Jan i jego kochanka czekali z niecierpliwością, pełni nadziei na to, że ich życie ulegnie radykalnej zmianie. Jednak ich nadzieje szybko zostały brutalnie rozbite, gdy padły słowa testamentu. Notariusz z klarownym głosem odczytał wolę Anny, zapisując, że większość jej majątku zostaje przekazana na cele dobroczynne, a Janowi zostaje tylko jedna złotówka. Ta jedna linijka zdawała się być jak cios w serce Jana i jego kochanki, przynosząc ze sobą falę szoku i gniewu. Jan, wściekły i sfrustrowany, nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Czuł się oszukany i oszpecony, że Anna mogła go tak potraktować, mimo wszystkich lat, które razem spędzili. Jego kochanka, również zrozpaczona, miała trudności z opanowaniem emocji, widząc, jak wszystkie ich nadzieje na spadek zostały rozbite. Po odczytaniu testamentu atmosfera w gabinecie notariusza była napięta i pełna konfliktu. Jan i jego kochanka czuli się zdradzeni i oszukani, nie mogąc pogodzić się z decyzją Anny. Wściekłość i żal wypełniały ich serca, gdy zdały sobie sprawę, że teraz muszą radzić sobie sami, bez wsparcia finansowego, na które liczyli. Decyzja Anny, wyrażona w testamencie, była dla Jana i jego kochanki ciosem, który odmienił ich życie. Zamiast obiecanego bogactwa, zostali pozbawieni większości spadku, który tak bardzo liczyli. Ta rzeczywistość wypełniła ich serca gniewem i rozczarowaniem, które tylko pogłębiło się w kolejnych dniach. Pierwsze chwile po odczytaniu testamentu były nasycone emocjami, wściekłością, żalem, rozgoryczeniem. Jan i jego kochanka nie mogli uwierzyć, że Anna mogła ich tak potraktować, pozostawiając ich bez niczego. Ich uczucie oszukania i zdrady było nie do opisania, a gniew płonął w ich sercach jak pochodnia, która paliła ich z każdym oddechem. W kolejnych dniach atmosfera w ich domu stawała się coraz bardziej napięta i pełna konfliktów. Kłótnie i sprzeczki stawały się normą, gdy Jan i jego kochanka wyładowywali na sobie swoje rozczarowanie i gniew. Każde spojrzenie, każde słowo było nasycone jadem, który truł atmosferę i pogłębiał przepaść między nimi. Jan, odczuwając się oszukany przez Annę, nie mógł pogodzić się z tą rzeczywistością. Czuł się jak ofiara, której zostało odebrane to, na co ciężko pracował przez całe życie. Jego ambicje i plany na przyszłość zostały brutalnie przerwane, co wzbudzało w nim jeszcze większą frustrację i bezsilność. Jego kochanka, choć początkowo wspierała go w gniewie i rozpaczy,
również zaczęła czuć ciężar rozczarowania. Zamiast spodziewanego dostatku, czekała ją teraz niepewna przyszłość, w której musiała zmierzyć się z trudnościami finansowymi i zmianą stylu życia. Po kilku miesiącach od odczytania testamentu, kochanka Jana zaczęła odczuwać coraz większe niezadowolenie z ich sytuacji. Nie tylko musieli zmierzyć się z brakiem spadku po Annie, ale także z koniecznością dostosowania się do nowej rzeczywistości finansowej. To sprawiło, że atmosfera między nimi stawała się coraz bardziej napięta, a konflikty coraz częstsze. Gniew i rozczarowanie kochanki Jana narastały z każdym dniem. Widząc, jak Jan nie radzi sobie z brakiem środków finansowych i bezdomnością, zaczęła czuć coraz większą frustrację. Jej marzenia o luksusowym życiu zostały brutalnie rozbite, a teraz musiała zmierzyć się z codziennymi trudnościami życia, które wcześniej było dla niej oczywiste. Wreszcie, nie mogąc znieść tego dłużej, kochanka Jana podjęła drastyczną decyzję. Zaczęła uważać Jana za ciężar, który nie tylko nie przynosi korzyści, ale wręcz utrudnia jej życie. Nie chciała mieć biedaka pod swoim dachem, szczególnie teraz, gdy musiała radzić sobie z własnymi problemami finansowymi. W końcu, w jednej z gorących kłótni, kochanka Jana zdecydowała, że to koniec. Zerwała z nim, wygnała go ze swojego domu i zakończyła ich związek. Nie chciała już mieć nic wspólnego z mężczyzną, który nie tylko stracił jej zaufanie, ale teraz także nie miał nic do zaoferowania. To był dla Jana kolejny cios, który go powalił. Strata Anny, strata spadku i teraz utrata partnerki życiowej sprawiły, że czuł się całkowicie samotny i bezradny. Stał na ulicy, nie mając dokąd pójść ani kogo prosić o pomoc. Był to koniec jednego etapu jego życia, ale też początek nowego, pełnego niepewności i trudności. Dla kochanki Jana ta decyzja była koniecznym krokiem w kierunku odzyskania kontroli nad swoim życiem i szczęściem. Choć musiała stawić czoła bólowi i samotności, wiedziała, że teraz może skupić się na sobie i swojej przyszłości, bez obciążenia Janem i jego problemami. Dla Jana konfrontacja z rzeczywistością nadeszła wraz z utratą kochanki i spadku po Ani. Teraz, stojąc samotnie na ulicy, musiał zmierzyć się ze skutkami swojego postępowania i swoimi decyzjami, które doprowadziły go do tego punktu. Dopiero teraz, gdy stracił wszystko, zaczął dostrzegać, jak bardzo się pomylił. Bezdomność, samotność i bezradność sprawiły, że Jan miał czas na refleksję nad swoim życiem i swoimi wyborami. Zrozumiał, że przez lata ignorował wartość prawdziwej miłości, którą mu oferowała Anna. Teraz, gdy stracił ją na zawsze, zdawał sobie sprawę, jak bardzo ją zaniedbywał i lekceważył. Wstrząśnięty i przepełniony żalem, Jan zaczął dostrzegać, że kochanka była z nim tylko dla pieniędzy i wygody. Całe lata swojego życia poświęcił na bieg za materialnymi dobrami, ignorując to, co naprawdę było dla niego ważne. Teraz, gdy stracił wszystko, zdał sobie sprawę, jak bardzo się mylił. Najbardziej boleśnie zrozumiał to, że jego żona, Anna, była jedyną osobą, która go naprawdę kochała. Teraz, gdy było już za późno, tęsknił za nią i żałował swojego postępowania. Chciałby móc cofnąć czas i naprawić swoje błędy, ale wiedział, że to już niemożliwe. Anna odeszła, zostawiając go samotnego i bezradnego. Pustka, którą odczuwał teraz, była nie do opisania. Bezdomność i samotność były dla niego karą za jego grzechy i zaniedbania. Nie miał już nikogo, komu mógłby się zwrócić o pomoc, nikt nie chciał go przyjąć pod swój dach. Był całkowicie sam, musiał zmierzyć się ze swoimi demonami i swoimi przeszłością samotnie. Dla Jana ten czas był okresem głębokiej refleksji i samopoznania. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w pieniądzach ani materialnych dobrach, ale w relacjach i miłości, której był niewłaściwie lekceważący. Teraz, gdy stracił wszystko, zaczynał dostrzegać, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Ale czy było już za późno na jakiekolwiek naprawienie szkód? To pytanie nie dawało mu spokoju, gdy wciąż starał się zrozumieć swoją rolę w tym tragicznym obrocie wydarzeń. Jan odkrył, że jedynym miejscem, w którym mógł znaleźć spokój i ukojenie, było miejsce, gdzie spoczywała jego ukochana żona, na cmentarzu, przy jej grobie. Gdy stał tam, przy wietrze kołyszącym gałęzie drzew i szeleszczących liści, poczuł, że jest blisko Anny, blisko kogoś, kto kochał go bezwarunkowo przez całe życie. Zapatrzony w nagrobek Anny, Jan zaczął mówić do niej, jakby wierząc, że jej dusza wciąż mogła go słyszeć. Opowiadał jej o swoich błędach, o zdradzie i zaniedbaniach, które sprawiły, że jej życie stało się jeszcze trudniejsze w ostatnich chwilach.
Przepraszał ją, mówiąc, jak bardzo żałuje każdej chwili, którą spędził z kochanką, zamiast być z nią, z Anną. Przepraszam, Anna, szepnął, czując ból i żal, które rozdzierały jego serce. Przepraszam, że zdradzałem twoje zaufanie, że sprawiłem ci tyle cierpienia. Teraz rozumiem, jak bardzo cię straciłem, jak wiele znaczyłaś dla mnie i jak bardzo cię zaniedbałem. Gdyby tylko mogłem cofnąć czas i naprawić wszystko. Ale już nie mogę. Tylko chciałem, abyś wiedziała, że żałuję, że kocham cię i że nigdy nie zapomnę o tobie. Jan milczał, czując, jak łzy kłębią mu się w oczach. Wiatr szeptał cicho wśród nagrobków, a liście tańczyły w powietrzu jak przypomnienie o ulotności życia. Czuł, że Anna, choć fizycznie nieobecna, nadal go słucha, nadal jest obecna w jego sercu i duszy. Proszę, wybacz mi, Anna, kontynuował Jan, wierząc, że jej dusza mogła go usłyszeć. Wybacz mi za wszystko. Za każdy błąd, za każdą ranę, którą ci zadałem. Pragnę tylko, abyś wiedziała, że teraz widzę, jak bardzo cię kochałem i jak bardzo tracę bez ciebie. Może to za mało, ale proszę, przyjmij moje przeprosiny i moją miłość. Wtedy, jakby w odpowiedzi na jego słowa, wiatr zaczął się wzmagać, unosząc liście w powietrze, a niebo oświetliło się promieniami słonecznymi. Jan poczuł, że to było znak, że Anna go wysłuchała i wybaczyła mu. Chociaż już fizycznie nie było jej pośród nich, jej miłość i wspomnienie nadal żyły w jego sercu. Z wyczuwalnym poczuciem spokoju i ulgi, Jan pochylił się nad nagrobkiem, całując go delikatnie. Dziękuję, Anna, szepnął. Dziękuję za miłość, za wybaczenie. Wiem, że teraz jesteś w lepszym miejscu, ale obiecuję, że będę pamiętał o tobie każdego dnia. I obiecuję, że będę starał się być lepszym człowiekiem, godnym twojej pamięci. Zrozumienie, że Anna nadal byłaby dla niego miła, dodało Janowi sił i nadziei na przyszłość. Zdawał sobie sprawę, że musi kontynuować swoją podróż, ucząc się z własnych błędów i kierując się wartościami, które Anna kochała. To spotkanie z jej duszą przeszłości było dla niego momentem przełomowym, który dał mu siłę i determinację, aby iść naprzód. Jan opuścił cmentarz, czując w sercu spokój, którego nie zaznał od dawna. Było to dla niego zakończenie jednego rozdziału i początek nowego etapu jego życia. Zrozumiał, że musi pójść naprzód, ucząc się z własnych błędów i starając się być lepszym człowiekiem. Decyzja o zmianie życia była dla Jana oczywista. Zrozumiał, że nie może już kontynuować dotychczasowego stylu życia, opartego na chciwości, obłudzie i zdradzie. Musiał zmienić swoje priorytety, zacząć cenić to, co naprawdę miało znaczenie, miłość, uczciwość i szacunek dla innych ludzi. Postanowił poświęcić swoje życie na pomoc innym, na niesienie wsparcia i wsparcia tym, którzy tego potrzebowali. Zaczął pracować jako wolontariusz w miejscowym schronisku dla bezdomnych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi, którzy również szukali drogi do wyjścia z trudności. Jego życie stało się teraz bardziej ukierunkowane i znaczące. Choć musiał zmierzyć się z trudnościami i przeciwnościami losu, wiedział, że ma moc, by przezwyciężyć każdą przeszkodę. Jego spotkanie z duszą Anny dało mu siłę i determinację, aby iść naprzód, kierując się jej miłością i mądrością. Dla Jana to był nowy początek, nowa szansa na życie zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. Choć nie mógł już naprawić błędów przeszłości, mógł nauczyć się z nich i starać się być lepszym człowiekiem każdego dnia. To była lekcja, której nie zapomniał i której nigdy nie zapomni, kierując się drogą wyznaczoną przez miłość i wspomnienie Anny. I tak Jan ruszył naprzód, kierując się ku nowym wyzwaniom i możliwościom, gotowy stawić czoło życiu z nową siłą i determinacją. Jego historia była świadectwem tego, że nawet po najtrudniejszych chwilach można znaleźć nadzieję i odnaleźć się na nowo. Była to historia o przemianie, wybaczaniu i miłości, która przetrwała nawet po śmierci.